Wydarzeniem gospodarczym w naszym regionie było uroczyste otwarcie nowoczesnej obory udojowej w gospodarstwie Reginy i Jana Zawadzkich. Myślę, że ten świat się tak szybko nie skończy i te inwestycje trzeba czynić i rozwijać gospodarstwo, jeżeli być w Polsce, być w Unii. No, musimy nadążać do gospodarstw unijnych i się przystosowywać do warunków takie, które no, nas czekają. Tutaj w tym gospodarstwie pracują 3 roboty udojowe. Jeden robot, który był na próbę, można powiedzieć, zamontowany, czy to zda egzamin, pracuje już 2 lata, a od miesiąca lipca pracują następne 2 na nowym obiekcie, nowe warunki na pewno dla krów, w ogóle zmiana warunków, no przede wszystkim dla zwierząt. Mlekpol przecież też zaistniał przede wszystkim przy tych rolnikach, przy członkach spółdzielni i również rolnicy rozwijają się przy Mlekpolu i przecież od długie lata nie są, 82 rok, jak spółdzielnia mleczarska w Grajewie powstała, mamy 2012 i widzimy, jakie są gospodarstwa i jaki jest Mlekpol. W spotkaniu hodowców i producentów sprzętu rolniczego uczestniczył Stanisław Kalęba, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Na pewno Podlasie, Wielkopolska i wiele innych województw to naprawdę są takie regiony, które na poziomie europejskim funkcjonują, ale i piękne tradycje, ale dzisiaj widać taki nowoczesny sposób zorganizowania, czyli producenci i przetwórcy. No i dzisiaj jesteśmy na otwarciu na pewno jednej z najnowocześniejszych obór, nie tylko w Polsce. I dobrze, że mamy takie przykłady, na których możemy budować. Tutaj warto by było na Podlasie właśnie rolników, szczególnie producentów mleka, przetwórców, tu właśnie przywozić, pokazywać i wskazywać, co należy robić na przyszłość, bo mamy bankowość spółdzielczą o przepięknych tradycjach ponad 150-letnich, jak i eksperci niezależni zwracają uwagę, że bankowość spółdzielcza jest najzdrowszym systemem bankowym w Polsce. Mamy spółdzielczość mleczarską i mamy jeszcze też inną spółdzielczość i na tym powinniśmy zbudować no, taką potęgę naszego rolnictwa, właśnie zorganizować pod względem producenckim. Tu jest spółdzielnia mleczarska, ale niech to będzie każda inna forma, grupa producencka w innej formie, czy nawet klaster. Niech to będzie nawet inna forma, ale największe szanse ma zorganizowany rolnik. Powinniśmy się cieszyć z takiego przedsięwzięcia, nie tylko rolnicy, producenci, mieszkańcy wsi, ale przede wszystkim konsumenci, bo każdy, kiedy rano wstaje, się budzi, się myje, później siada do stołu i sięga rękę po tą kromkę chleba, po szklankę mleka, po owoce, warzywa, prawda, po masło. I to wszystko jest polskie, prawda? Generalnie jest polskie. A jeszcze 1/4 sprzedajemy na zewnątrz, a miejsca pracy pozostają tutaj. Gratulacje właścicielom gospodarstwa przekazał także Wojciech Dzierzgowski, wicewojewoda podlaski. Dzisiejsza uroczystość to kolejny przykład inwestycji w dziedzinie chowu bydła i produkcji mleka. Dotychczasowe inwestycje na terenie naszego województwa, mimo tego, że czasami były bardzo ryzykowne ze strony inwestorów, były także opłacalne. Dzięki temu produkcja mleka się rozwinęła. Myślę, że także decyzja państwa Zawadzkich jest decyzją trafną i ona wpływa na to, że w województwie podlaskim znajdują się najnowocześniejsze obiekty wyposażone w pełni zautomatyzowane obory do pozyskiwania mleka i ta produkcja jest na najwyższym światowym poziomie. Od nas właśnie mogą się uczyć inni rolnicy, nie tylko w kraju, Europie, ale także na świecie. Musimy wspólnie zadbać o to, żeby właśnie te gospodarstwa, te obiekty produkowały mleko i żeby to była produkcja opłacalna dla rolnika, ponieważ jest tutaj także duże ryzyko finansowe ze względu na wysoką wartość tego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Gospodarstwo położone we wsi Ciemnoszyje od lat współpracuje z grajewskim Mlekpolem. Państwo Zawadzcy produkowali około 250 tysięcy litrów mleka. Dzisiaj produkują prawie 800 tysięcy na tych starych warunkach. Wieś Ciemnoszyje cała produkowała około 800 tysięcy w
tej chwili ponad 3 miliony. Czyli widać, że to gospodarstwo przyczyniło się do również rozwoju i produkcji mleka w tym środowisku. Ale też to jest ważne, jak to się przełożyło na całą spółdzielnię. Myśmy wtedy skup mieli 300 milionów litrów mleka. Dzisiaj mamy 1 300 000 000. I to też jest wpływ państwa Zawadzki, gospodarstwa na dynamiczny rozwój naszej spółdzielni. Można bardzo ładnie to porównać, a nawet napisać kilka prac dyplomowych, jak równolegle rozwijało się gospodarstwo państwa Zawadzkich i jak również rozwijała się spółdzielnia. Panie mistrze, myślę, że warto tutaj przyjeżdżać coraz częściej, bo takich gospodarstw jak państwa Zawadzkich mamy jeszcze więcej. Podlasie mlekiem płynie i słynie i to jest nasze białe złoto. Natomiast producenci zaangażowali się, uwierzyli i produkują tego mleka coraz więcej i lepszej jakości. Przekazanie do użytku nowoczesnej obory odczują wszyscy członkowie rodziny. Praca w gospodarstwie będzie lżejsza. Dużo lżej, szczególnie dla kobiet na wsi, bo głównie kobiety zajmują się tą ciężką pracę dojeniem tych krów. Także to jest bardzo dobre urządzenie, które ułatwi pracę wielu rolnikom i rolniczkom. Mamy 5 córek, no tego syna jakoś tam nie udało nam się, nie mamy, ale tutaj córki godnie, myślę, że przejmą gospodarstwo i będą dalej to prowadzić, myślę, że podobnie jak my, bo są zainteresowani, szczególnie te najmłodsze, Mila, Aneta, one tutaj z nami od małego, to myślę, że nie będzie problemu. Interesują się zwierzętami, w ogóle wystawami i też już założyły swoje jakby stowarzyszenie i jeżdżą na wystawy hodowlane we Włoszech, między innymi w Belgii, w Niemczech. W organizację uroczystego otwarcia włączyła się cała rodzina. Założyłyśmy Fundację Młodych Hodowca, gdzie chcemy rozszerzać wiedzę wśród młodzieży i dzieci na temat rolnictwa. Chcemy pokazać, że życie na wsi nie jest aż takie trudne i może być nawet ciekawe i przyjemne, bo będąc na szkoleniach możemy rozwijać swoje umiejętności, zdolności, a także zainteresowania. Byłyśmy we Włoszech, brałyśmy udział w konkursie Młodych Hodowca. No i muszę się pochwalić, bo pracowałyśmy przez rok tak naprawdę przy tym wszystkim, a w sumie zajęłyśmy całkiem dobre miejsca, więc dla nas to jest ogromny sukces. Dzięki temu też zyskaliśmy dużo znajomości, które do tej pory utrzymujemy i naprawdę jesteśmy mile zachęcani do tego, żeby jeździć i zwiedzać również miejsca za granicą. Gospodarstwo państwa Zawadzkich jest przykładem zmian zachodzących na wsi w województwie podlaskim. Wszystkie pieniądze, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca w ramach prowadzonych działań, to rozwój tak naprawdę całego województwa podlaskiego. To nie tylko rolnictwo, ale cała otoczka tego rolnictwa. To są firmy, które produkują maszyny, urządzenia, firmy budowlane, które później są zaangażowane w wybudowanie tych dużych, nowoczesnych obiektów, ale to także pieniądze, które w ramach środków wypłaconych z różnych działań są inwestowane tutaj na miejscu w całym województwie podlaskim. Byliśmy kiedyś w Brukseli i mieliśmy możliwość obejrzenia gospodarstwa. Wszyscy, którzy byli uczestnikami tutaj z Polski, zachwycali się robotem udojowym. Ja powiedziałem, że wystarczy przyjechać do województwa podlaskiego, czy na teren gminy Śniadowo, czy tutaj dzisiaj mamy możliwość obejrzenia w gminie Grajewo. Takie coraz to nowocześniejsze obory powstają u nas w dużym wydaniu. Członkowie rodziny i goście honorowi uczestniczyli także w symbolicznym przecięciu wstęgi. Nowy obiekt poświęcił ksiądz Dariusz Łapiński, proboszcz parafii w Białaszewie. Obora w ciemnoszyjach jest jedną z najnowocześniejszych tego typu obór w Polsce. Przeznaczona jest dla 140 sztuk bydła dojnego. Zamiast ścian są automatycznie sterowane rolety i żaluzje, reagujące w zależności od warunków atmosferycznych. Wyposażona została w 2 roboty udojowe.